Czy jest tu ktoś o nazwisku Shelby? Pytam, czy jest tu Shelby? To oparta na faktach saga rodziny. Wasi panowie. Ludzie, którym kłaniacie się w pas. Peaky Blinders. W Birmingham istniał gang o tej nazwie. W czapki mieli wszyte ostrza. To była ich broń. Głównymi postaciami są trzej bracia. Najstarszy, Arthur, powinien być przywódcą gangu. Jednak jest nim Tommy, młodszy z braci. Myślisz, że możemy zmierzyć się z Chińczykami i Billym Kimberem? Billy ma całą cholerną armię. Myślę, Arturze. Myślę. Żebyś ty nie musiał. Bohater miał być oschły. Jak pański koń, a jednocześnie przyjazny, by chciało się z nim zostać. To brutalny przestępca. Wpakowałem mu kulkę w łeb. Okulał? Krzywo na mnie spojrzał. Na Tomiego Shelby'ego tak się nie patrzą. Ale widzowie mają go lubić. Nie jestem twardzielem. To była moja najtrudniejsza rola. Zakładam, że to ty jesteś szefem. Patrzysz na mnie jak na dziwkę. Czego pan chce? Nie zamierzałem nakręcić dramatu historycznego. Nie chciałem cofnąć czasu i opowiedzieć, jak było w 1919 roku. Pragnąłem opowiedzieć współczesną historię. W pamięci utkwiła mi pierwsza kwestia chłopców z Ferajny. Brzmi, odkąd pamiętam, zawsze chciałem być gangsterem. To zdanie stało się moją myślą przewodnią. Zamierzałem stworzyć taki świat, aby widz mógł powiedzieć, chcę się tam przenieść, chcę należeć do tego gangu. Teraz jesteście armią Tomiego. Ufajcie tylko rodzinie. Idziemy. Ostrzegam, złamie panu serce. Już jest złamane.